Ty, ale aż paruje. Ale ty jesteś wet. Dobra, kończę. Narra. Babyki, jak widzicie, małolatka 2 zażywa kąpiele w basenie ze swoją kobietą, tak? I wydaje mi się, że operacje obydwojga przeszły bez żadnych skomplikowań. Jeden miał powiększanie penisa, drugi jego całkowite usunięcie. Wszystko wygląda dobrze, nie ma żadnych blizn, także dobrze dla was, dobrze Grzesiu. Słuchaj, czekamy w Polsce wszyscy tutaj, żeby wiesz, cię przywitać. Dobrze, kupiłem, zrobiłem zakupy w Biedronce, było Salceson na promocji, także tutaj czekamy wszyscy pod Warszawą. Ale słuchajcie, druga sprawa jest taka. Tomasz Hitz był kobietą Mareckiego w więzieniu, kiedy leżeli obydwaj, kiedy Marecki był w Polsce, tak? Czyli sam Hitz o tym wypowiedział się wczoraj. Tutaj macie fragment tego wideo. Jak można takie rzeczy wymyślić? Że jego dupą byłeś, kurwa, no człowieku. Że co? Że jego dupą byłeś. Męską, kurwa. Tak. A ja mnie nie kręcą tak. Damskiego zostawiłem bardzo szybko. Na pożarcie teraz... Jest w tym ziarnko prawdy, dlatego mam nadzieję, że Tomek się wypowie na ten temat, no bo wiadomo, nikt nie chce być postrzegany jako cwel, ale no słuchajcie, prawda wyszła na jaw. Teraz tylko dwie strony muszą się wypowiedzieć. Jak mówię, Marecki już tam coś pierdolił, że wiesz, no, że Tomek był po prostu jego kobietą, no, w więzieniu. Także no, jest gruba sprawa, trzeba to wyjaśnić. Byki, napiszcie mi w komentarzach, czy macie jakieś wiadomości na ten temat i po prostu ogarniemy to razem, nie? To taki szybki filmik dla was, żebyście wiedzieli, że dalej jestem, że jednak nie odszedłem z tego YouTube'a, pomimo to starań, wiadomo, Marcina M. i jego całej bandy, kurwa, Żuroma, tak samo, wszyscy starają się, żebym odszedł tego YouTube'a, ale jednak zostanę tutaj na dłużej, byki, i powyjaśniam ich wszystkich, wtedy pojadę sobie na kolejne wakacje, bo ja nie mogę nawet, kurwa, jednych wakacji wziąć, a Żurom bierze 16 do roku. To nie jest fair, kurwa, dlatego trzeba to wszystko ukrócić, kurwa, jechać z kurwami i będzie grubo, byki. Także trzymajcie się, kurwa, kto wie, ten wie, byki. Zawsze pod sprzętem, byki. Byk bykowi bykiem, byki. Albo DC.